Jest już zapraszam. Na żywo. Właśnie przyszło. Super. Ale mnie nie widać. O co chodzi? Poczekajcie. Jest jakieś opóźnienie na live. Poczekajcie. Nie wiem, możecie zrobić... przepraszam, ale... Jezus, bo jesteśmy na live. Testuję nowy program. Akurat jak się spóźniłeś. Poczekajcie. Powiedzcie, czy nas słychać. Nic nie słychać. No właśnie. Nic nie słychać. A teraz słychać? Powiedzcie, czy teraz słychać. Poczekajcie. A teraz słychać? O, słychać, dobra, słychać. Dobrze, to ja teraz zapraszam moich gości. Tylko jestem... Poczekajcie, przepraszam was. Bo jesteśmy naprawdę na żywo i jesteśmy trochę w proszku. Zapraszam moich gości. W ogóle jakoś dzisiaj nietypowo zaczniemy. Dobrze. Będziesz siedzieć w środku? Tak, będę chyba siedzieć w środku. Poczekajcie, bo ja się teraz muszę ogarnąć. Ale już są osoby pierwsze. Słuchajcie, jesteśmy tam z opóźnieniem, ale dobra. Mam nadzieję, że to nas nie będzie rozpraszać. Siunia mnie atakuje. Chcecie też zrobić live'a u siebie? Nie, będziemy od ciebie udostępniać. Tak? No. Ma podstawę, nie mam nic. Ale już co tutaj składą? Będziemy trzy? Nie, nie, nie. Jezus, poczekajcie, przepraszam. Dzisiaj mamy jakieś techniczne po prostu zawirowania. Poczekajcie, bo to mi za się nie widać. A jak tam słychać, to się nie nagrywa. Głos podwójnie. Wiesz, bo on jest jakiś obraz włączony z głosem, to oni słyszą podwójnie z pogłosem. A, słyszycie z podgłosem, czy nie? Głos. Poczekajcie, słyszycie z podgłosem, czy nie? Dużo ludzi, a jest taki w ogóle chaos. Chaos, tak. Pierwszy raz jest chaos i pierwszy raz już was tak dużo, już tak szybko, ale dobrze. I pierwszy raz goście wchodzą minuty przed czasem pewnie. Tak, ale oczekajcie, zrobimy tak może, ja to ani po kombinuję, żeby z tym było trzy. Dobra. Miałeś małe opóźnienie, ponieważ korki, moi drodzy. Korki za nie połączenie, poczekajcie, przepraszam bardzo do wszystkich. Akcja. W sumie pierwszy raz mam taki ten. Jest Zosia, jest Ania, są dziewczyna. Zapraszam was. A Zosia jeszcze sprawdza, czy... Bo jest spoko! Nie, jest super, jest super, jest super. Okej, okay. Dobra, mamy wszystko sprawdzone już. Ale super, bo za każdym odcinkiem jest coś innego. Także okej. Okay. Nie ma tak, że się powtarzają rzeczy. Mamy się, czy chcemy wody. Okej. Ja poproszę. Dobrze. Witam was serdecznie w poranku z położną Kasią. Widzimy się zawsze we wtorek o 10:00 i ostatnio zapraszam do siebie gości. Dzisiaj zapraszam Akademię Płodności, Anię i Zosię. I co jeszcze? Nazywam się Katarzyna Płaza-Pikarzewska, tworzę portal Zapytaj Położną. Wydałam dzienniczki dla kobiet w ciąży i dla świeżo upieczonych rodziców, ale dzisiaj będziemy się skupiać na tym, żeby dietą podnieść swoją płodność. I tak, Zosię i Anię poznałam dzięki Instagramowi tak naprawdę, bo Ani nie, trafiłam na bloga, na wpis. Zosię, no my się bardzo długo, ale trafiłam do ciebie, jak napisałaś taki post, który bardzo polecam, co w głowie osoby niepłodnej się dzieje. O, super. Zosia dołączyła do Ani
i stworzyła razem cudowne miejsce, Akademię Płodności, gdzie można, że tak powiem, umówić się z dziewczynami na konsultacje, ułożyć dietę i dzisiaj właśnie tą dietę będę chciała dziewczynę wypytać. A teraz oddam dziewczynom głos, żeby się jeszcze lepiej przedstawiły. Nie wiem, Zofio. Zacząć mam, tak? Super. Witamy się ze wszystkimi. Kasia już zrobiła piękną introdukcję i to jest cała prawda. Umawiamy się już bardzo długo, od kwietnia. No, uświadomiła mi to Kasia, wczoraj nagrała, rzeczywiście miałyśmy być tu wcześniej, ale jesteśmy zapracowane. Czym się zajmujemy? Zajmujemy się dietą płodności i uświadamianiem Was, jak wielki wpływ macie sami swoim życiem i tym, jakich wyborów wykonujecie codziennie na jakość tego życia, która przekłada się również na poprawę płodności. I owszem, stworzyłyśmy razem z Anią Akademię Płodności, czyli takie miejsce, którego nam brakowało podczas starań, które zrzesza specjalistów różnych dziedzin, którzy pomagają przeżyć ten czasami trochę dłuższy i ciężki czas. My zajmujemy się tam dietą, uczymy Was, prowadzimy szkolenia, webinary, warsztaty po to, żebyście mogły odżywić swój organizm podczas starań i zwiększyć swoją płodność za pomocą diety. I świadomość, dokładnie. Dokładnie. I chciałam Was zapytać, że według mnie jesteście takimi fankami zdrowego odżywiania. Jak ta dieta rzeczywiście wpływa na płodność? Jak bardzo powinniśmy się przyjrzeć swojemu talerzowi, co my tam, że tak powiem, sobie wrzucamy później do brzuszka? Moi drodzy, dieta ma ogromne znaczenie. Myślę, że u niektórych osób będzie miała ona kluczowe znaczenie, drugie będzie u niektórych osób będzie po prostu takim dodatkiem do tego leczenia, aczkolwiek dietą można bardzo dużo rzeczy poprawić, można bardzo rzeczy dużo wspomóc. Nawet takie rzeczy, gdzie wszystko wydaje się w porządku na pierwszy rzut oka, gdzie parametry nasienia są w normie, gdzie wszystko jest w porządku, wy nazywacie to niepłodnością idiopatyczną i nagle zmiany żywieniowe powodują to, że ta ciąża się pojawia. Pomimo tego, że wszystko było w porządku. Dieta ma wpływ na jakość komórek, na jakość nasienia, na grubość endometrium, na grubość endometrium płodnego. Bardzo wiele barier jesteśmy w stanie przeskoczyć poprzez ułożenie talerza. I to, o czym wspomniała Ania, rzeczywiście czasami jest tak, że nie wiadomo, dlaczego się nie udaje. Wdrażamy nową dietę, nowy sposób żywienia i się okazuje, że zaskakuje. Natomiast zdecydowanie częściej jest tak, że pary, które do nas trafiają, są po wielu latach walki, leczeń, starań, prób i okazuje się, że mają z sobą mnóstwo przeróżnych procedur, natomiast nie sięgnęły po układanie podstaw. Czyli nikt ich nie skierował, że słuchajcie, zanim sięgniemy na przykład po in vitro, ostateczny kaliber, spróbujmy teraz przez 3 miesiące Was odpowiednio dotowarować, odżywić no niestety, także z tym też walczymy. Czyli efekty takiej diety sumiennej, że codziennie jemy zbilansowaną dietę, powinno dać efekty po 3 miesiącach. To jest takie, tak, bo tak się mówi o poprawie parametrów nasienia ze względu na to, że tyle się tworzą nowe komórki. Natomiast rzeczywiście po 3 miesiącach już jesteśmy w stanie zauważyć sporo. Czasami potrzeba tego czasu trochę więcej, czasami się udaje wcześniej. Nie ma na to takiej zasady, że obiecamy Wam, że po 3 miesiącach to jest wszystko, co możemy Wam od siebie dać i zaoferować. A teraz tak, czy ważne jest to, co my nakładamy na ten talerz, czy bardziej, nie wiem, regularność i przestrzeganie pewnego takiego rytuału jedzenia? Wiecie, teraz często w biegu po prostu jemy i sobie padnie. Ważne jest wszystko tak naprawdę. To, co wkładamy na talerz. Ważne są regularne posiłki. Chociaż, żeby było ich przynajmniej 4. Bardzo dużo osób po prostu, tak jak Kasia wspomniałaś, nie ma czasu jeść. I jemy wieczorami. Albo jemy coś w biegu, albo jemy kawę tak naprawdę i do niej jakieś szybkie ciastko i to jest nasze śniadanie i później wracamy po tej ciężkiej pracy do domu i po prostu jemy jakąś zapchaj bułę albo inną rzecz. No to może się okazać niewystarczające, jednak te regularne posiłki są ważne. Jeżeli od czasu do czasu zdarzą się jakieś odstępstwa, okej, zdarza się, wiemy dokładnie jak wygląda życie. Wiemy, jak pracujemy, wiemy, jak ludzie teraz pracują, ale warto by było jednak przejść w stronę tego, żeby działo się tam regularnie i to, co mamy na talerzu i to, jak jemy, kiedy jemy, jak często jemy, też ma
wpływ na to wszystko. Jasne, czyli bardzo ważne jest to, o co zapytałaś, jakość dostarczanych produktów, natomiast nawet najlepsze superfoodsy eko, które będziesz dostarczać nieodpowiednio, nie zdziałają cudów. A jak sobie połączymy te dwie kropki, to wtedy jesteśmy w stanie z tego wyciągnąć jak najwięcej. Czyli nie możemy na przykład, bo tam widziałam, że pracujecie, albo Ania pracuje nad e-bookiem smoothie, tak? W podności, że na przykład sobie założymy, że dziennie jedno takie smoothie będziemy jeść, to sobie podniesiemy nagle jakość parametrów, to nie do końca. To zależy, tak naprawdę zależy od osoby. Zależy od osoby, z czym się borykamy. Mhm. W zależności od tego, może na przykładzie dobrym mamy kiedyś na przykładzie parametrów nasienia, ostatni, gdzie mała zmiana wystarczyła, żeby te parametry nasienia poprawić, odłożyć in vitro, bo wcześniej ta para miała tylko zalecone in vitro i tak jakby przy tych parametrach nasienia nic nie wchodziło w grę. W tym momencie po wdrożeniu małych zmian udało się to in vitro odroczyć. Bo po prostu przy takich parametrach nasienia wskazane jest do starań naturalnych i na razie oni sobie odroczyli do września, nie in vitro, teraz we wrześniu mają spróbować inseminacji, po to, bo jeszcze mają czas, bo te parametry tak się poprawiły dzięki tej diecie, dzięki małym zmianom, więc to zależy tak naprawdę od kogo. Jeżeli ktoś pracował na tą, na te nieprawidłowość, że bardzo długo, to takim smoothie może być małą zmianą, która za małą. I no za bardzo mogą pacjenci, bo też mają taką tendencję usprawiedliwe. Czyli wiesz, wypiję sobie super zdrowy smoothie z jarmużu, więc później mogę sobie zjeść coś, co jest powiedzmy mniej dozwolone i wszystko się wyrównało, a wcześniej go nie piłam. Na przykład różne. Aczkolwiek w naszych dietach bardzo często mamy smoothie, to jest wspaniały dodatek do... Wspaniałe są te smoothie płodności. Szczególnie w biegu, bo są szybkie. Dokładnie i naprawdę w tych naszych dietach można sobie dostarczyć taką bombę witamin potrzebnych, jeżeli ono jest fajnie skomponowane, jeżeli tam nie ma samego banana, który po prostu jest całą słodyczą i tak, daktylów, tak się mówi po prawdzie, daktyli, to naprawdę można pomóc sobie tym. Wystarczy mądrze to skomponować w takim naszym e-booku, znajdziemy bardzo dużo składników, które warto wdrożyć odpowiedniej konstrukcji. Okej. Okay. A Zosiu, możesz na przykład nam powiedzieć, jakie pary, jakie panie się do Was zgłaszają, tak? Czy jest jakaś charakterystyczna grupa, która poszukuje takiego wsparcia? Są takie problemy, z którymi ludzie zgłaszają się rzeczywiście najczęściej. Nie ma na to absolutnie reguły, natomiast mamy bardzo dużo pacjentek, które mają zespół policystycznych jajników. Drugą liczną grupę stanowią pacjentki z endometriozą. Pacjenci, którzy mają obniżone parametry nasienia również. Kobiety, które mają obniżone EMH na przykład. Insulinooporność, różne schorzenia tarczycy na podłożu z autoagresji na przykład. Pacjenci, którzy mają nietolerancje pokarmowe. Jest mnóstwo rzeczy, które przy tym łączeniu kropek uwielbiam używać tego. Jest to inne, holistyczne spojrzenie. Przy takim całościowym spojrzeniu okazuje się, że musimy spiąć tą kropkę i tą kropkę, na którą nikt wcześniej nie zwrócił uwagi i się okazuje, że różne rzeczy się okazują. Albo zaskakuje naturalnie, albo potrzebujemy mniej leków, albo się okazuje, że możemy odroczyć pewne procedury, bądź przygasić stan zapalny. Dietą naprawdę, chociaż ciężko jest w to uwierzyć, jesteśmy w stanie zrobić bardzo dużo. I to nie jest tak wygodne jak wzięcie tabletki, natomiast mamy na swoje zdrowie ogromny wpływ. Tymi codziennymi wyborami możemy bardzo poprawić jego jakość. No a właśnie powiedziałaś, że dieta nie jest taka prosta i taka szybka, tak? Bo mamy jakieś tam swoje nawyki i tu jednak dużą pracę trzeba w to włożyć. I pojawiło się hasło suplementy. I często po prostu właśnie chyba w tego biegu łatwiej jest nam sięgnąć po tabletkę. No łatwiej na pewno, tylko czy to jest teraz właśnie, jak to widzicie, czy jak się stosuje dietę, to na przykład się zupełnie rezygnuje wtedy z suplementacji, czy to gdzieś się... Wiesz Kasiu, byłoby wspaniale, gdyby tak można było, bo to by było super, gdyby twój talerz był ci w stanie zapewnić komplet wszystkiego, co jest ci potrzebne. I z reguły tak jest. I tą suplementacją naprawdę wspieramy się rzadko, natomiast są takie schorzenia, którymi z tego talerza nie jesteśmy w stanie pacjentom tyle tego konkretnego składnika, ile jest potrzeba. Ale naprawdę to są
przypadki totalnie indywidualne, rozpatrywane totalnie indywidualnie i to nie jest tak, że każdemu należy zalecić to i to i to. Zgadzam się. To super. Ale to teraz tak, bo jesteśmy w Polsce i Polacy lubią kombinować, wiecie. I koleżanka zrobi sobie dietę na przykład u was. I czy to jest sens na przykład, że wiecie, że się będą tak wspierać dziewczyny, że sobie będą dietę przekazywać, czy one są naprawdę tak ściśle, wiecie, dopasowane do osoby i u jednej może zadziałać i nie wiem, za 3 miesiące będzie kobieta w ciąży, a u inna gdzie mówiła, Boże, no jestem pół roku i nic. Prawda jest taka, że my nasze diety ustalamy bardzo indywidualnie. Przede wszystkim najpierw rozmawiamy godzinę i zbieramy wywiad. Pytamy się o wszystko. Dwie osoby z insulinopornością mogą mieć totalnie inne diety, dwie kobiety z endometriozą, PCOS-em, to mogą mieć totalnie inne diety. Bierzemy pod uwagę to, jak się czują po danych produktach, czy występują nietolerancje, czy... jakie są dodatkowe problemy, bo to jest o czym Zosia mówiła, te kropeczki, my łączymy po prostu te miliard kropek w jedną kropkę, jedną wielką, żeby to wszystko spajamy tak, żeby to wszystko po prostu hulało jak należy. Czasami jest tak, że zwracam uwagę na to, czy jest śluz płodny, a dlaczego tego śluzu nie ma, a że jest małe endometrium. Mamy panią z PCO, z insulinopornością, która wie, że jest tuberzyt i boryka się z cienkim endometrium, więc tu uderzamy na to również, i zwracam uwagę na te produkty, które wpływają na endometrium. Tak naprawdę każdy jest tak indywidualny. Jeżeli mamy parę, która za 2 miesiące podchodzi do in vitro, to zależy nam o wiele bardziej i ta dieta jest, że tak powiem, takim kombo uderzeniem, niż to, co na co możemy sobie pozwolić u takiej pary, która się stara pół roku. Dokładnie. Bo tu możemy sobie na spokojnie wprowadzać niektóre rzeczy i nie z taką... Powiedziałam, nie wiem czy agresja to jest dobre słowo, ale z takim po prostu nawalem tego wszystkiego. Jeżeli spotykamy się z parą, która ma 2 miesiące, więc my w tych 2 miesiącach robimy po prostu wszystko. I te zalecenia są naprawdę... wyrolowane, tak naprawdę dokręcone. Bardzo, bardzo, bardzo indywidualne. Dlatego takie przekazywanie sobie diety być może zadziała, prawda? Być może zadziała, aczkolwiek ja nie jestem zwolennikiem takiego. Jeżeli ktoś się chce zainspirować, okej, czemu nie? Aczkolwiek najlepsze efekty daje po prostu to indywidualne podejście, porozmawianie z daną osobą, porozmawianie jak ona się czuje. Wiedzmy to, że nie wiem, na przykład jeżeli chodzi o panów. Okay. Panów z obniżonymi parametrami nasienia, których żony namawiają na dietę, panowie są totalnie antydietowi, antywszystko. I na przykład takie osoby chcą wprowadzić coś do diety, nie są w stanie zrewolucjonizować całego swojego życia. I co wtedy? Wtedy się po prostu stosuje małe kroki, tak? Zostawia się jakieś złe rzeczy, żeby ta osoba po prostu wytrzymała na tej diecie. To jest tak indywidualne. Naszym celem jest po prostu pomóc tym osobom. Więc robimy wszystko tak, żeby efekt był taki, że ta dieta faktycznie trwa, a nie jest od poniedziałku do środy i rzucona w kąt, bo jest za ciężko. Bo to nie o to chodzi. I gdyby na przykład ktoś taką dietę pokazał komuś i zobaczyłby, że no halo, ale tutaj nie jest tak, wiecie, albo wóz, albo przewóz. Dlaczego? No to właśnie dlatego, że wiele diet ustalamy bardzo indywidualnie po to, żeby po prostu to miało ręce i nogi. I to się sprawdziło w życiu. Bo na tym moment bardziej zależy. Okej, a później są jakieś konsultacje. Ja nie wiem, czy to słychać. Konsultacje z wami i tak dalej. Tak. Wspieramy, staramy się wspierać tych pacjentów. Na początku to się wydaje trudne. Wiesz, jak jest. Zaczynasz coś nowego i po pierwsze dużo nowych produktów. Trzeba trochę zmienić swój plan dnia. To też nie jest tak, chciałabym to podkreślić, że my robimy taką totalną rewolucję, że będziesz musiała teraz swoją pracę i swoje codzienne nawyki totalnie zrewolucjonizować. Staramy się do was dostosować, żeby ta rewolucja była, powiedzmy, w miarę znośna, ale kontrolujemy. Pacjenci mają z nami ciągle kontakt. Mogą wybrać albo konsultacje mailowe, albo widzimy się na przykład na Skype'ie, bądź jeśli mogą do nas dojechać, to widzimy się osobiście i wspieramy. Później coraz płynniej się tym czują i już są w stanie coraz bardziej sobie radzić samodzielnie. Tu Ania wspomniała o parametrach niskich i tu mam taki od czytelniczki, że jej partner badał nasienie, jeśli chodzi o morfologię, to jest tam 0%, która nie chce się podnieść więcej niż o 2% i waha się.
słabej ruchliwości plemniki, brak bakterii. Mhm. Suplementacja jest już od jakiegoś roku. I co można zrobić więcej? Bardzo, bardzo dobrze. Przede wszystkim musimy tutaj pochwalić, że wykluczyli ci Państwo bakteria, bo to rzeczywiście jest jedna z częstych przyczyn tych złych parametrów. Ciekawe, jaka suplementacja od roku. Ciekawe, jaką mają dietę. I tutaj pierwsze, co mi się nasuwa, jak zawodowo pracuje partner. Bo oprócz tego, co możemy zrobić dietą, czyli ile na przykład antyoksydantów możemy dostarczyć, to jest jeszcze bardzo ważne to, żeby wykluczyć żylaki powrózka nasiennego i wszystkie inne przyczyny, które sprawiają, że te jądra są przegrzewane. To mogą być błahe, banalne błędy, o których nie mamy pojęcia, takie jak na przykład poszedłem na saunę, albo siedziałem w jacuzzi, albo lubię kąpiele. Na przykład, dokładnie, albo jestem zawodowym kierowcą i muszę spędzać dużo czasu siedząc za kółkiem, po prostu, na tym polega moja praca. Więc z jednej strony dieta, ja bym tutaj zwróciła na to uwagę, bo nic nie wspomniała ta pani, prawda? Wspomniała, że robili badania. Więc właśnie brzmi, że bardzo takimi farmakologicznymi sposobami. Tak, może tak. Okay. Tak, dokładnie. To ja bym zerknęła na to, czy w tej diecie nie ma za dużo na przykład tłuszczy nasyconych, które bardzo obniżają, wtedy taka suplementacja niekoniecznie wystarczy, żeby wyrównać te braki. I mam jeszcze jeden list od czytelniczki. Kochana, od roku staramy się o dziecko. Wiem, jestem młoda, mam 22 lata, ale ma PCOS, insulinooporność, borykam się z nadwagą, próbowałam już chyba wszystkiego i nie ma efektów. Dopiero niedawno poznałam Was, jestem ciekawa, jak tak naprawdę powinnam się odżywiać przy moim PCOS i insulinooporności. Tutaj droga czytelniczko, wracamy przede wszystkim do tego, że są pewne ogólne założenia, których możemy się trzymać, ale jeżeli jest już masz już na swojej drodze pewne próby, które niekoniecznie okazały się skuteczne, to warto by było po prostu z kimś współpracować jednak, ponieważ nawet ja miałam taki przykład wczoraj, osoby, która była na mojej diecie właśnie z insulinoopornością, miała 1800 kalorii i która chudła, aczkolwiek zdecydowała się na pudełka. Pudełka są super ciasne, 1600 kalorii albo 1500, gdzie skróciła to, znaczy obniżyła tę kaloryczność o 300 kalorii i jeszcze na nich przytyła dodatkowo. Pomimo, że dieta była dla osób z insulinoopornością i także wiecie w ogóle, jak to ma znaczenie indywidualne totalnie podejście do tego wszystkiego. Jeżeli chciałabyś zobaczyć, co jeś w PCO i nie wiesz, od czego zacząć, to warto by było tutaj się zapoznać z indeksem glikemicznym. Warto by było przeanalizować Twoje żywienie, jak ono wygląda. Zastanowić się nad tym, gdzie może są błędy, których Ty nie dostrzegasz, a to dostrzeże specjalista, który się tą zajmie. I chyba zacznijmy po prostu od tego, małymi krokami. Indeks, tak. Najpierw takie złote rady dla PCOS, jak i insulinoopornych, to na pewno jest to, żebyście zwróciły uwagę na indeks i ładunek glikemiczny, bo to są takie dwie wartości, którym warto się przyjrzeć. Bardzo dobrą zasadą jest zaczynanie posiłków od surowego warzywa. Surowego warzywa, nie myślimy teraz o ziemniakach, ale na przykład taka surowa papryka albo surówka jakaś, sałata. I trzecią ważną rzeczą jest taki złoty tip o chłodzeniu produktów wysokoskrobiowych. Tylko tego bym chciała, żebyście nie nadwyrężały. Natomiast taka kasza, ryż, makaron, którą ugotujecie dzień wcześniej i przechłodzicie w lodówce, będzie na pewno lepszym rozwiązaniem niż zjedzona na świeżo. Gotowana al dente i przechłodzona. Wtedy się tworzy skrobia oporna i jednocześnie obniża indeks i ładunek glikemiczny. Więc takim prostym tipem jesteśmy w stanie sobie pomóc. Co nie znaczy, nie nadwyrężajcie tego kochani, że można zjeść furmankę ziemniaków, bo mają skrobię oporną. Można niekoniecznie. Można troszkę. Nie można się. Można troszkę. I właśnie to też widzicie, nie ma zasady. Można jeść ziemniaki, jeśli są dobrze wkomponowane w dietę, nawet z insulinoopornością. Także to wszystko się da zrobić. Tylko musi się to odbywać pod okiem specjalisty, który widzi, jak to się zmienia. I to tak naprawdę daje najlepsze efekty, bo wiele osób wpadając w pułapkę po prostu internetowych informacji, głupie je, co wolno, co nie można. Jest wiele grup, które czasami są super, czasami dziewczyny na podstawie swoich doświadczeń wyciągają wnioski dla wielu osób, co się sprawdzi u mnie, to się sprawdzi u Ciebie. To jest tak naprawdę nieprawda. Pamiętajmy o tym, że
Każdy jest inny i za każdą historią stoi po prostu oddzielna jednostka. I pamiętajcie o tym zawsze. Czyli tak, musimy tą dietę tak naprawdę zindywidualizować, najlepiej się zgłosić do Was. Zapraszamy. Ale jakbyśmy chcieli na przykład takimi małymi kroczkami sobie zacząć zmieniać dietę i się przyzwyczaić do tych nowych produktów, to o co powinniśmy wzbogacić nasz koszyk zakupowy? To zróbmy sobie takie, czego na pewno w niego nie pakować, czyli z czego rezygnujemy i co by wypadało włożyć. To ja zacznę od tłuszczów nasyconych i w ogóle tłuszczy się mówi, czy tłuszczów? Jak się odmienia po polsku? Tak, ludzie nas oglądają. Ja nie myślę o fotografii w takim momencie. Unikamy nasyconych i unikamy koniecznie transów, czyli o czym macie sobie pomyśleć? Niestety o chipsiorkach. Niestety, w ogóle sprawdzajcie sobie etykiety i jeśli z tyłu na tej etykiecie pojawi się taka fraza częściowo utwardzony, to odkładamy. To jest po prostu coś, dokładnie, to jest coś, czego w koszyku ma nie być. Nieważne, czy to będzie ciastko z kokosem, czy to będzie margaryna, czy jakaś śmietana, częściowo utwardzony wypada. Tego na pewno nie pakujemy. Co na korzyść? Mnóstwo warzyw. Mnóstwo warzyw. Nie ma... Te wysokoskrobowe czasami musimy z nimi uważać, natomiast jak macie ochotę na warzywa, to możecie się nimi zajadać. Mhm. Po dziurki w nosie. Jeszcze teraz mamy super sezon i one są świeże, można naprawdę... No to jak jesteśmy właśnie przy tych warzywach, to teraz powinniśmy się zafiksować i zwariować i patrzeć, czy one są eko, bio i w ogóle i kosztują od razu milion złotych więcej. Czy możemy po prostu tak zdroworozsądkowo iść i kupić w naszym bliskim, pobliskim sklepie? Słuchajcie, sprawa warzyw i owoców. To jest dosyć skomplikowany, powiedziałabym, temat. I osoby, które zarządzają jakością i siedzą, że tak powiem, w badaniach, badają pestycydy, wiedzą doskonale, że to nie jest wszystko takie proste, jak się może wydawać. Naturalnie te żywności, które mają na opakowaniach bio, one powinny być bez pozostałości pestycydów. Te w sklepie też powinny być bez pozostałości pestycydów. Są pewne normy, których trzeba się trzymać. Czy producenci się trzymają? No i tutaj powiem tak, tego tak naprawdę nie wiemy. Natomiast te eko mają zdecydowanie węższe widełki. Dokładnie. Więc kupując eko, mamy, można powiedzieć, większą gwarancję, że tych pestycydów tam jest mniej, bo one nie przejdą. Czasami zdarza się tak, że producenci, którzy produkują eko, załóżmy broku, mogą użyć konkretnych środków chemicznych, nie innych, i przestrzegać konkretnych okresów. Jeśli tego nie zrobią, zawsze eko wyprodukujesz mniej niż takiego zwykłego, więc dlatego to też jest droższe. Natomiast gdy w laboratorium okazuje się, że normy niektóre są przekroczone, to eko idzie do takiego zwykłego. Czyli powiedzmy, że ich bardziej pilnują, tak? Dlatego skupiając się na widełkach, można powiedzieć. Ciężko jest w ogóle powiedzieć, które owoce są na 100% dobre, bo tak naprawdę do momentu, w którym nie wyprodukujemy tych owoców i nie zobaczymy, czy były stosowane opryski, czy został przestrzegany czas od oprysku do zbioru, to nie dowiemy się tego nigdy, więc ciężko mi jest tutaj po prostu powiedzieć. Pewne jest to, że takich produktów na rynku nie powinno być. Czy są, musiałybyśmy po prostu je badać i patrzeć, czy są, czy nie są. Na pewno niektóre hipermarkety mają swoje wewnętrzne kontrole, które po prostu badają te warzywa. Tak, takie audycje, dokładnie. Właśnie, dokładnie, więc oni też tego pilnują, bo to też nie powinno być wypuszczane na rynek, jeżeli coś się prześlizgnie. I przypuszczam, że tak jest, bo tak wygląda po prostu rynek. To my tego nie wiemy. No. Ale słuchajcie, tym bardziej podkreślmy tutaj moc, jeśli macie dostęp do mamy, która hoduje kury na przykład i ma, albo babci, cioci, albo po prostu macie takie źródło, z którego wiecie, albo możecie wyhodować swoje własne pomidory na przykład, co wymaga pewnego wysiłku, natomiast macie gwarancję, co jecie, to my zachęcamy do tego bardzo, żeby... Swojaczki. Żeby dokładnie, i to jest wspaniałe, to jest trochę smutne dla ludzi z większych miast, którzy nie mogą sobie na to pozwolić, natomiast jest tyle rozwiązań dla nich też, że to wszystko się da ogarnąć, tylko po prostu trzeba o tym pomyśleć.
to mamy te warzywa i możemy się tak naprawdę reasumując skupić na tym, że kogo stać, to niech zainwestuje w eko, a kto ma się przerzucić na bardziej zdrowe tryby życia, to niech wybiera po prostu warzywa, tak? Mogę tak uprościć bardzo, bardzo uprościć. Powiem wam szczerze, że te warzywa z hipermarketu, mój mąż się zajmował właśnie badaniem takich warzyw z hipermarketu, one naprawdę nie są złe, jasne. Czasami w badaniach wychodziło, po co nie powinno być i nie powinno być tego na rynku, ale niektóre wychodziły bardzo piękne, miały bardzo piękne wyniki i były naprawdę polecenia. Właśnie, warzywo, a warzywo. Nie idźmy w skrajności, nie idźmy w skrajności. Nie idźmy w skrajności, po prostu. Ale to nie jest tak, że jak nie możecie sobie pozwolić na warzywa eko, to macie ich nie jest absolutnie, bo te zwykłe na pewno są maksymalnie zanieczyszczone. Na pewno nie, tylko po prostu zdawajcie sobie sprawę z tego, jak funkcjonuje świat. Dokładnie. O, kropka. A teraz chciałam przejść z warzyw do mięska. I czy mamy na przykład w swojej diecie mięso typu kurczak? I tutaj już na szczęście mamy do wyboru kurczak, który jest w pełnej hodowli. Czy z mięsa raczej w ogóle odradzacie, żeby zrezygnować? Ja w ogóle nie jestem zwolennikiem takiego punktowania, co wolno, a co nie wolno, takich poszczególnych. Mięsa nie wolno, warzyw nie wolno. Są pewne produkty, których należy unikać. Tak jak Zasia wspominała, są to tłuszcze trans, żywność przetworzona, wysoki indeks glikemiczny, ładunek. Tutaj też większość tych produktów nie będzie korzystna, ale taka konkretna, wiecie, taka wskazanie produktów, to jest złe, to jest złe, to jest złe, to jest złe. W tych takich produktach, powiedziałabym, naszego dziennego użytku, codziennego. Ze wszystkim można przeholować i ze zdrową żywnością też. Ja zawsze mówię, jak prowadziłam warsztaty kobietom, że kasza gryczana, mówię, że jest dobra, ale jak zjemy 3 worki kaszy dziennie, to ona nam na zdrowie nie wyjdzie. I tak jest ze wszystkim. Znaczy ze wszystkimi tymi produktami, na przykład z mięsem. Jeżeli się przejadamy tym mięsem, no to jasne, to co się zniechala, bo jest więcej białka zwierzęcego w diecie. Właśnie tak? To trzeba podkreślić też, że my jemy bardzo dużo mięsa, Polacy, ogólnie my, jemy bardzo dużo mięsa albo produktów od zwierzęcych. Czyli nawet jeśli nie zjesz na śniadanie kanapki z szynką, która będzie już jedną porcją mięsa, to zjesz na przykład z twarogiem, co jest białkiem od zwierzęcym. A potem będzie na obiad kotlet, a na kolację jeszcze sobie zjemy jakiś może gulasz z mięsem. Natomiast o tej takiej poczciwej soczewicy, ciecierzycy, fasoli, o grochu zapomina się. I to by były te produkty, które ja bym odkurzyła i sobie o nich przypomniała i częściej manewrowała soczewicą, robiąc na przykład pasztet z soczewicy, niż taki pasztet tradycyjny. Ale to nie jest tak, że mięso jest absolutnie zabronione. Nie, tylko po prostu pamiętajmy o proporcjach, zwłaszcza, że w diecie płodności bardzo się skłaniamy ku białku roślinnemu również, dbając o tą proporcję. Czyli jedna porcja mięsa, jedna porcja białka roślinnego. Okej. A jeszcze chciałam zapytać o przerwę. Miało być niepunktowanie, ale rozwijajmy te wątpliwości, bardzo dobrze. Jak jest z tymi rybami? Znaczy tu najczęściej chyba Polacy łososia wybieramy. Nieciekawą w sumie historię czasem. Z rybami to jest tak. Wybierajmy te po prostu małe rybki. Ważne jest, żeby ta ryba znalazła się w diecie, bo ona wspaniale potrafi wprowadzić, jest źródłem kwasów omega-3, EPA i DHA. Tego nie wprowadzimy sobie kurczakiem. Chyba, że będzie jadł dużo siemienia lnianego. No, będzie ciężko. Ale ważne jest, żeby te ryby w diecie były. Ważne jest, żeby nie przesadzać z nimi. Ważne jest, żeby nie było one z hodowli. Kurczę, i żeby nie jestem w stanie powiedzieć, że musimy wyeliminować ze względu na wiele złych rzeczy, które zawierają, bo one po prostu świetnie się sprawdzają w dietach i w tych dietach, które układamy, wspaniale potrafią poprawić bardzo dużo rzeczy. To jest bardzo ważny składnik diety płodności, tłuste ryby, szczególnie morskie. Dotarłam się kiedyś do takich badań, czy na jednym z webinarów. Tam chodziło o ryby, które są drapieżcami i żyją długo, przez co mogą skumulować więcej metali ciężkich. I tam rzeczywiście w tym artykule były restrykcje co do takich ryb, ile można ich zjeść tygodniowo. Natomiast my Polacy i tak tyle nie zjadamy. To są takie wybiorcze osoby, które mogłyby pobić ten rekord. Ale nawet wybierając takiego łososia, możesz wybrać go bardzo różnie. To może być zwykły łosoś hodowlany, a to może być łosoś pacyficzny albo atlantycki. Także mamy naprawdę mnóstwo tego pacyficznego trudno, natomiast
mamy wybór. Pamiętajcie, zawsze to jest tak, że możecie wybrać coś lepiej. A jak jest z używkami, to alkohol przy takiej diecie? Czy osoby muszą się jakby pożegnać? Jak to tak? My. My alkoholu absolutnie w diecie płodności nie możemy polecić, bo po prostu tak jest i oficjalnie nie można pić alkoholu. Nie wpływa to pozytywnie na płodność. W piwie ma bardzo wysoki indeks glikemiczny, absolutnie z osób insulinopornością. Tak, osoby, które się starają o dziecko, biorą bardzo dużo leków, więc alkohol, leki, no to już nut może być odjazd lekki, więc unikamy tego. Jeżeli chodzi o, jeżeli miałabym powiedzieć, bo wiemy jak wygląda życie, wiemy, że ten alkohol spożywacie naturalnie i ja zawsze mówię tak, jeżeli para ma spędzić miło wieczór ze sobą i oderwać się od tych starań i wypić kieliszek wina, obejrzeć dobry film, to wasze dobre samopoczucie jest równie ważne, tak samo jak dieta, bo wiemy doskonale, jak te starania potrafią obciążyć. Jeżeli dostaniecie dużo radości po tym wieczorze i po prostu będziecie szczęśliwe latały pod niebem, to ta lampka wina jest tego po prostu warta. Okay. Czyli wszystko tak ważymy, że tak powiem. Ważymy, tylko nie przeważamy w jedną stronę. Jasne. Żeby się waga nie wywaliła. I uważamy z lekami najbardziej. Przy tym alkoholu to się tak czepiamy, jak pacjentki biorą dużo leków i niektóre z nich, jak na przykład metforminę, którą się bierze bardzo często, nie tylko przy insulinooporności, ma bardzo wiele interakcji negatywnych i bardzo się przekłada na późniejsze skutki uboczne, więc wtedy musimy wyjątkowo uważać. Natomiast dziewczyny nasze z naszej akademii uwielbiają przyciągać tą strunę i są w ogóle o tyle sprytne, że na przykład wiesz, kłócą się z nami, mówiąc na przykład, i mają w tym trochę racji, że w winie czerwonym jest resweratrol, więc jest potrzebny. Ale musimy odbić tą piłeczkę. Słuchajcie, ten resweratrol można sobie dostarczyć też z innych źródeł, chociaż rzeczywiście wino czerwone jest najprzyjemniejszym, tylko też nie ma go w nim tak dużo, więc nie. Ale to super, super, że zapytałaś, bo to jedno z częstszych pytań. A jak z kawą i herbatą, z takimi napojami? Jeżeli chodzi o kawę, zależy na jakich badaniach się opieramy. Są badania po prostu. Tak jest, jeżeli jesteście na konferencjach, zależy się od tego, na jakim badaniu się opieramy. Sugeruje się, że do 2 filiżanek kawy nie powinno mieć wpływu na to jest na każde takie pytanie można w ogóle zacząć odpowiadać od zależy. To zależy. I to jest bardzo wygodna z opcji i bardzo bezpieczna i przede wszystkim bardzo odpowiedzialna. Bo my tutaj zdajemy sobie sprawę z tego, że za naszymi słowami idzie ogromna odpowiedzialność. Że tam po drugiej stronie siedzi sobie ktoś, kto nas naprawdę słucha, mamy nadzieję, i zechce to wdrożyć w życie. I bardzo boimy się takich, wiecie, akcja-reakcja na zasadzie. I powiemy teraz, jedz tyle i tyle dokładnie. Bo dla Kowalskiego będzie zupełnie co innego dobre niż dla Nowaka i musimy o tym pamiętać. Jeżeli będziecie miały pytania do dziewczyn, to piszcie w komentarzach. My za moment do nich przejdziemy. A chciałam zapytać się pół serio, pół żartem, czy dieta na przykład układacie pod kątem tego, czy para planuje córeczkę mieć, czy synka. Jak się odnosicie w ogóle do takiej teorii, że dietą możemy wpłynąć na płeć dziecka? Ja miałam takie pytanie, wtrącę, faktycznie komuś nie przychodzi do głowy. Miałam, będzie mało ich było, ale tak. I to jeszcze w tym roku ostatnio było, czy faktycznie. Dieta, jak wiemy, nie ma wpływu na to. To nie od diety zależy. To zależy od tego plemniczka, prawda? Który tutaj główne gra skrzypce i dietą nie możemy zaprogramować płci. Powiedziałam to głośno. A niestety. Albo niestety w sumie, słuchajcie, no jakbyśmy sobie tak mogli pójść jak do supermarketu i wybrać, to by było przekroczenie. Loteria, moi drodzy. 50% na dziewczynkę, 50% na chłopca. Natomiast macie na to wpływ wy, ze względu na to, że plemniki X i Y żyją sobie różnie, więc w momencie, kiedy jesteście w stanie namierzyć konkretnie swoją ovulację, to możecie tak sprawić, żeby tam czekały z większym prawdopodobieństwem jedne albo drugie. Natomiast to też nie będzie tak, że na 100%. Ale. Ja miałam, że czy będą bliźniaki, czy możemy zrobić tak, pani Zosiu, żeby były bliźniaki, ale płeć nie miałam jeszcze nigdy. Nie.
A co na to mnie wpadło? Że bliźniaki? Nie, już załatwmy za jednym zamachem. Miejmy to za sobą. Hiperowulacja. A chciałam się was jeszcze zapytać, bo dużo było o kobietach, no i był pan z niskimi parametrami nasienia. I czy dla pary układacie, że stricte oni już jedzą to samo i poprawiacie ich parametry jakby za jednym razem, czy mają to trochę rozdzielone, wiecie? Pani musi się na tym skupić, pan na tym. To zależy. To zależy od tego, co ta dana para potrzebuje. Dostosować się do dwóch osób jest niezwykle ciężko. Nie ukrywam, że najwięcej czasu sprawia na układanie diet dla par, ponieważ mamy dwie oddzielne zupełnie osoby. Mamy totalnie różne kuchnie, różne smaki. Różne przypadki. I rozjechane problemy zdrowotne. Różną pracę i różne problemy. Czasami się udaje po prostu dostosować, aczkolwiek wymaga to naprawdę sporej analizy, żeby ta dieta w jakiejś części była podobna i nie było po prostu gotowania na 6000 garnków. Więc udaje się robić obiady. Wspólnie obiady. Tak. Albo jakieś ustalamy jeden posiłek, który na przykład małżeństwo może spożyć razem. Czyli spotykamy się na pewno razem na kolację. Dokładnie. Wtedy kombinujemy, co możemy zrobić, żebyście sobie zjeli tą kolację wspólnie. I żeby to było. To różnie jest. Czasami jest tak po prostu, że pani chce zmienić sama nawyki. Ona tutaj dla niej jest ta dieta, ale również gotuje mężowi, więc on też musi korzystać z tego. I pod jego preferencje po prostu skupiamy się na niej bardziej. A on, że tak powiem, czasami wtrąca, że czegoś absolutnie nie jest w stanie jeść, po prostu tutaj następuje zamianka. To naprawdę można to zrobić, wymaga to sporej logistyki, ale można. Czyli szukamy wspólnego mianownika. Tak, bierzemy sobie dwie jednostki, szukamy wspólnego mianownika i staramy się to dopasować jak najbardziej. Tak, takie puzzle, dużo tych puzzli. Układamy je. A teraz tak, jeszcze się chciałam was zapytać, jeżeli para szukuje się na przykład, tu zresztą trochę Ania wspomniała, do zapłodnienia in vitro, albo czasami do transferu, to na ile przed i czy w ogóle warto zmieniać dietę, tak? No warto. Warto, Zosiu? Warto. Posłużę się takim przykładem. Ostatnim. Mojej znajomej, którą zresztą poznałam, bo stara się o dziecko, która przed podejściem do in vitro, pomimo tego, że była delikatna insulinooporność, ale powiedziałabym nie taka, żeby dała umywać ręce, nie udało się uzyskać żadnego zarodka po pobraniu komórki. Więc po diecie, i to było pobranie chyba tydzień temu, udało się pobrać 3 komórki, które się zapłodniły po diecie, po pół roku diety. Więc zobaczcie, pomimo tak naprawdę niedużej zmiany, bo i wcale tam nie, na pierwszy rzut oka zobaczymy, kurczę, tam dietetycznie to może nie ma wcale co ruszać. Zobaczcie, jaka zmiana nastąpiła. Przede wszystkim pojawiły się komórki jajowe, pojawiły się zarodki. Więc mam nadzieję, trzymam wszyscy kciuki, że okażą się owocne, bo jeszcze wyniku nie mam. I tak ta dieta działa. Ona poprawia jakość po prostu komórek, ilość komórek zwiększa, pomimo tego, że jest wszystko w porządku. Przede wszystkim też wpływa na parametry nasienia, nawet jak one są prawidłowe, to je można po prostu wspomóc przed tym procesem i zmaksymalizować totalnie tak, jak szanse na uzyskanie ciąży. A to też nie jest trochę tak, że dieta, jeżeli sobie weźmiemy za punkt honoru, żeby jej przestrzegać, to trochę nam też zabiera głowę i ściąga myślenie. Jasne, że tak. Że oczywiście. Po prostu zamiast się stresować tym, czy to wyjdzie, czy będzie ten okres, czy nie będzie, to po prostu mamy zadanie do wykonania. Mam mało czasu w dzisiejszych czasach, tak? I że to odciąża głowę trochę. Mamy takie zadanie po prostu przydzielone. Jest dokładnie tak, Kasiu, jak mówisz. Rozmawialiśmy o tym ostatnio. Że mamy takie wrażenie właśnie, że dziewczyny po prostu skupiają się na czymś innym. One mają teraz do zrobienia, są zadaniowcami, tak? Mamy do wykonania zadanie, robimy i bardzo się starają. Staraczki to są dziewczyny, które są bardzo skrupulatne. One bardzo słuchają, one same bardzo wiele szukają,
ale są takie bardzo mocno zmobilizowane i zdeterminowane. Są w stanie zrobić naprawdę bardzo wiele, jeśli przyświeca temu określony cel. Także taka grupa docelowa, bardzo fajna do pracy. Fajne mamy pracę. Kochamy naszą pracę. Dobra, zobaczę, co dziewczyna tutaj napisała. Zobaczmy. Mam tutaj. Kwestii nietolerancji pokarmowej. Jeśli mamy zidentyfikowaną nietolerancję pokarmową i wstrzymujemy się z spożywaniem danych produktów na czas przed ciążą i w ciąży, to kiedy możemy do nich wrócić? Czy widzę czerwone światełka na naszych twarzach? Słuchajcie, z tymi nietolerancjami to jest tak, że nie wiem, o jakie badanie chodzi, nie wiem, na jakiej podstawie te nietolerancje zostały rozpoznane i nie wiem, z jaką klasą przeciwciał mamy do czynienia. Natomiast rzeczywiście jest tak, że w okresie starań o dziecko i ciąży eliminujemy alergeny i staramy się wyciszyć maksymalnie ten nasz układ odpornościowy. Jeśli możemy, jeśli coś z pożywienia jest dla nas alergenem, to odstawiamy to maksymalnie jak możemy, żeby wyeliminować ten alergen i się nie pobudzać dodatkowo. Także ciężko mi jest odpowiedzieć tak dokładnie, że mogę na przykład powiedzieć tydzień po, możesz jak najbardziej spożywać. Nie wiem, jaka była reakcja, czy silna, czy lekka. Nie wiem, która klasa przeciwciał, także wstrzymałabym się na jakiś czas i nie udzielała takiej odpowiedzi zero-jedynkowej. Okej, tu Ania mi zadała takie, pytanie fajne. A co z jajkami, ile można ich jeść? My jemy prawie codziennie. To zależy, moi drodzy. Aniu. Aniu, to zależy. To zależy od tego, czy masz alergię na jajka, czy jak wygląda cholesterol u ciebie, u twojego męża, poziom cholesterolu. Mm-hmm. Tak naprawdę nie ma takich bezpośrednich przeciwwskazań do tego, żeby powiedzieć, że jedzenie jajek totalnie obniża waszą płodność. Jest wiele produktów. Tak naprawdę szukamy bardzo często tego jednego składnika, który wdrożymy do diety i ona już sprawi nagle, że staniemy się super zdrowi, super płodni. Istnieje ostatnio wiele takich nurtów, powiedziałabym, gdzie właśnie eliminacja taka, nie wiem, czy nabiału, czy glutenu, czy sprawi, że nagle okaże się, że będzie super. Tak się jednak nie dzieje, bo to nie o to chodzi. To jeżeli nie ma takiej potrzeby, no to realnie nie trzeba eliminować. Jeżeli jest potrzeba, eliminujemy. Jeżeli są jakieś alergie, nietolerancje, źle się czujecie, bo tak też jest. Nietolerancja laktozy, osoby bardzo często po prostu mają pełne brzuchy i nie mogą tej laktozy jeść. To eliminujemy w takim przypadku laktozę i naturalnie u takich osób ta dieta z nietolerancjami będzie super potrzebna. Ale poczekajcie, zgubiłam się. A o jajkach było. Dobrze, tak, o jajkach. A jeżeli chodzi o jajecznicę na śniadanie. Jeżeli chodzi o jajka, to zależy ile tych jajek jest, jak wygląda ta dieta. Ja na przykład nie jestem zwolennikiem przesadzania w jednym kierunku. Jeżeli tych jajek jest faktycznie 30 jaj w tygodniu, no to tutaj można by się było zastanowić po prostu, czy nie warto poszukać pomysłów na inne śniadanie. O, i tak Ani ci odpowiem. A mi się nasunęło takie pytanie, bo teraz są modne te diety takie sokowe albo diety wręcz, że mamy detoks sokowy, tak, że jesteśmy tylko od rana do wieczora na sokach. I czy one są rzeczywiście takie zdrowe i osoby, które się starają, powinny iść w takim kierunku, czy nie? Zosiu, jak myślisz? Co myślisz o detoksie? Temat na topie, bardzo. Myślałam, że zapytasz o dietę warzywno-owocową, ale jesteśmy blisko. Myślę przede wszystkim, że musicie wiedzieć o tym, że takie diety są bardzo ubogie w składniki odżywcze. Bardzo. Nie jesteśmy w stanie porcjami soku dostarczyć sobie tyle białka, tłuszczy i węglowodanów, ile potrzebujemy. Także to jest takie krótkowzroczne rozwiązanie, mimo że obiecuje bardzo wiele, bo tam mamy się oczyścić z toksyn i ma wszystko zadziałać super. I jest to też bardzo niebezpieczne rozwiązanie dla osób, które mają niewłaściwą tolerancję glukozy. Czyli jeśli występuje na przykład insulinooporność, tak? Jeśli odpowiadamy za dużym wyrzutem insuliny na konkretną dawkę glukozy, to taki sok pozbawiony zupełnie błonnika, tłuszczu, będzie czystym cukrem dla nas, który przyswoimy bardzo szybko, odpowiemy ogromną odpowiedzią insulinową na to, więc ja bym się ich bała, tych diet sokowych.
zdecydowanie. To nie jest racjonalny sposób żywienia. I trochę jestem rozczarowana i sfrustrowana tym, że właśnie łapie się ludzi na takie marketingowce, nas łapią na takie ogromne obietnice, że my wam przysięgamy, że po takim detoksie to po prostu będziecie nówki sztuki. Najlepiej jest po prostu zacząć od małych zmian. Najpierw małe zmiany. I po prostu wprowadzać powoli, bo czasami rzucacie się na głęboką wodę i niekoniecznie ona wychodzi wam na zdrowie. Jak gdyby ja to rozumiem, bo starając się dziecko, chwytamy się wszystkiego i doskonale wiem, że osoby starające się o dziecko, ja zresztą sama się starałam o dziecko kilka lat, więc wiem doskonale, co siedzi w tej głowie i wiem doskonale, że jesteśmy w stanie zrobić wszystko, zjeść wszystkie suplementy, zjeść wszystko to, co pomogło koleżance i zaszła w ciążę, bo tak działa nasz organizm. Teraz po prostu widzę, jak może być to zgubna i nieprawidłowa droga. I jak łatwym jest z kąskiem w momencie, kiedy bardzo jesteś w stanie zrobić wszystko. Bardzo łatwe. To jest tak, że ja naprawdę zrobię wszystko. Co mi powiesz, to ja to zrobię. To jest po prostu, a to ja cię hapsnę. To chodź do mnie i zrób bardzo, to. Bardzo łatwe. Także, że żerują ludzie na takim. I ja na przykład to rozumiem. I nie, absolutnie tego nie komentuję, bo sama bym tak robiła. Sama tak robiłam. Tak, dokładnie. Bo przy drugich staraniach stosowałam tylko dietę, bo już po prostu byłam bogatsza doświadczenie, więc wiedziałam, co należy zmienić, żeby było dobrze. Ale przy pierwszych staraniach kilka lat temu, ja pamiętam, że chwytałam się wszystkiego, tak jak większość dziewczyn, które obserwujemy. Mm-hmm. Wszystko, co można by było od po prostu czary mary i rzeczy, które w tym momencie widzę, jakie to było niemądre i nierozsądne, ale wiem, bo po prostu chciałam być w ciąży. A nie zadbałam tak naprawdę o to, co było najważniejsze w tamtym momencie. Czyli o swoje zdrowie psychiczne, o swój spokój i o swoje zdrowie po prostu związane z odżywianiem. Mm-hmm. To jeszcze bym w sumie dodała, bo tak poruszyłyśmy temat tych starań i tego, że takie osoby są łatwym kąskiem dla różnych marketingowców, tak powiem. To mi na przykład bardzo pomogło regularne jedzenie i zdrowiej się odżywiam. Tak? Byłam wtedy taką maniaczką czytania składów. To taka moja uwaga, że warto te składy co jakiś czas i tak czytać, bo niestety producenci czasem zmieniają i nagle super czysty, że tak powiem, produkt się okazuje, że ma jakieś ziarenko niefajne. Jasne, i nas podchodzą, prawda? Bo napiszą, że jest bez cukru, ale będzie syrop ryżowy, który już cukrem nazywać się nie musi. Więc są dostępne. No i właśnie ta jeszcze aktywność fizyczna jest ważna, myślę. Tu się pojawiło pytanie od Kasi. Co z dietą optymalną doktora Kwaśniewskiego wpływa na ona negatywnie na głośnosienie? Nie znam. Dieta doktora Kwaśniewskiego Zosiu, to jest z dużą ilością białka? To jest dużą ilością tłuszczu, jeśli ja dobrze o tym myślę. To jest dieta mocno mięsna i tłuszczowa, jeśli myślimy o tej samej drogę Katarzyno. I ona absolutnie nie będzie wpływała pozytywnie na ogólny stan zdrowia, ja bym tak powiedziała. Chociaż rzeczywiście ona jest taka złudna, ta dieta, bo ona potrafi poprawić glikemię ze względu na to, że tam jest mało węglowodanów, więc glukozowo i insulinowo reagujemy lepiej. Natomiast wszystkie inne rzeczy są totalnie rozbite i na przykład lipidogram nam totalnie buszuje w górę. Także kurczę. Na parametry na siebie, jak jest lipidogram, to warto zaznaczyć, żeby jednak mężczyźni, którzy starają się tutaj o dziecko, mają obniżone parametry, wykonali sobie po prostu lipidogram, zobaczyli, czy tam jest wszystko ok z tym. Bo to też jest bardzo ważne. Jeżeli jest nie ok, to znaczy, że działamy już tutaj dietą. Okej. Jeszcze zobaczę, czy mam wcześniej, bo nie. Ja właśnie nie mogę się cofnąć do wcześniejszych, nie wiem dlaczego. Nie mogę zobaczyć od wtedy, od kiedy jestem tutaj. Tak. Tu z mojej strony wszystko. Tam na Facebooku? Właśnie wiesz co? Nie wiem, tu się zatrzymało. Jak macie jakieś pytania, to jeszcze piszcie. Spróbuję odświeżyć stronę. Jestem ciekawa, czy to są. Ups.
Nie, spokojnie, spokojnie. Nie wiem, czy wy słyszycie, ale tutaj jest Kasi piesek. Zobaczcie, i on tutaj mnie tak rozprasza, ale jest słodziakiem. On sobie tutaj kiwa. Mam nadzieję, że straciłyśmy. Jesteśmy. Transmisji, okej. To jest książę czy księżniczka? Już słuchaj, co widać. W ogóle śmiesznie, bo teraz mi się inne komentarze pojawiły. Ojej, komentarze są faktycznie. Także... Kurczę, robię teraz przez pierwszy raz przez OBS i nie wiem, co to. Dobra. Ja chyba mam wszystkie pytania wam zadałam, które miałam do was. I tutaj dziewczyny... Czekajcie, to chyba nowe coś się pojawiło. A dieta Dukana wysokobiałkowa sprzyja poczęciu? Wiecie co, możemy sobie tutaj wymieniać różne alternatywne sposoby odżywiania i różne diety. No tak mi się wydaje, że to właśnie w tym kierunku zmierza. Kto zna jakąś dietę, to się odezwie, no. Słuchajcie, tak jak wspomniałyśmy wcześniej, ta dieta, przeważanie w jedną stronę, najpierw zacznijmy od tego, jeżeli chcemy zacząć, wiem, że to może się okazać nudne i straszne i nie takie wow, ale zacznijmy od po prostu diety z niskim indeksem glikemicznym. O, bo tam na początku będziecie mieli bardzo dużo pulę produktów, z której będziecie mogli korzystać i mogli, panowie też mogą korzystać. Więc zacznijmy od tamtych produktów, przyjrzyjmy się temu, co tam jest, a może pomoże już to taka zmiana i zacznijmy od po prostu takich małego kroku. A takie diety różne, alternatywne odstawmy na razie na bok przy staraniach, bo one bardzo dużo mogą namieszać, a później wyprostować. Jest bardzo trudno, bardzo często zanika ovulacja, są problemy z funkcjonowaniem tarczycy, po różnych takich restrykcyjnych dietach, tak jak wcześniej wspominałam, 1800 kalorii przy minimum odporności, spadek kilogramów, na diecie 1500 kalorii, ta osoba zaczęła tyć, więc ma to znaczenie, co tam wkładamy na talerz. Najpierw racjonalnie. Karolina pisze, że badań genetycznych jeszcze nie robiliśmy, ale jeżeli z nimi jest coś nie tak, to można poprawić dietą. Badania genetyczne. Badania genetyczne. Zależy co, no bo słuchajcie, jak na przykład byłby polimorfizm, tak, albo, bo to właściwie jest polimorfizm, chociaż mówimy na to mutację, to wtedy jasne, jeszcze zależy w jakim układzie, prawda? Homo czy heterozygotyczną, ale jak mamy do czynienia z za wysoką homocysteiną. Tak, dokładnie, z za wysokim poziomem homocysteiny i ona jest spowodowana tym, że dostarczamy złą formę kwasu foliowego, to zdecydowanie mamy na to wpływ dietą i warto wiedzieć takie rzeczy, także badania genetyczne, ciekawe jakie ma na myśli, prawda? Nie mamy wpływu na geny. Nie mamy wpływu na geny, ale na to, co się tam dzieje później. Na skutki, tak, dokładnie. Właśnie. Czyli na przykład formę dostarczanych witamin. I tutaj mam jeszcze mały kitek. A co z kalorycznością diety? Trenuję spinaczką. Do tej pory nie wróciłam miesiączka, rok po porodzie. Miałam problemy z prolaktyną, ale może jednak trzeba ruszyć dietę. Tutaj jeżeli chodzi o mały kitek, tak? Tutaj by się było trzeba zastanowić po prostu, czy co jest... Jeszcze karmisz piersią, więc te miesiączki mogą po prostu być nieregularne jeszcze. Po roku dopiero wróciłam. Właśnie, więc tutaj nie skupiamy się, nie wiemy dokładnie, czy to jest efekt karmienia piersią. Jeżeli odstawiasz dziecko od piersi, tak, Kasia wie lepiej, tak? Ale miesiączki powracają. Kiedy warto zwrócić uwagę, że coś jest nie tak? Na pewno warto pójść do ginekologa, myślę, zrobić takie podstawowe badania i ginekolog czasami powie po prostu, że tam jest wszystko wyciszone, więc pewnie na tle hormonów, bo karmisz dalej, no to te miesiączki jeszcze nie wróciły. Natomiast tu pewnie chodzi o to, że chciałabyś rodzeństwo już się starać. No to trzeba poczekać. Myślę, że
natura jest na tyle sprytna, że czasami wie, że nie dwójki dzieci, tak? Jedno karmisz piersią, a drugie miałoby się rozwijać. To jest jednak wyzwanie dla organizmu. Więc myślę, że w takim wypadku to trzeba troszkę zaufać naszemu organizmowi, tak? I poczekać. Takie badania u ginekologa jak najbardziej. Tak, dokładnie. Wyczuć to zdecydowanie. Okej. Okay. Tam Karolina tylko wspomniała, że to badanie genetyczne dotyczące męża nasienia. I Olciak, czy przy PCOS trudniej jest donosić ciążę, jeśli już udało się w nią zajść? Jeśli tak, to jak sobie pomóc, aby przy PCOS jednak donosić? Czy macie jakieś obserwacje? To jest pytanie dosyć złożone, bo za tym PCOS-em może kryć się wiele rzeczy, tak naprawdę różnych. I to jest schorzenie, powiedziałabym. Jasne, są badania, które przedstawiają, że kobiety z PCOS, u nich może dochodzić częściej do... zwiększone jest ryzyko poronień, ale zwiększone jest dlatego, że występuje zespół metaboliczny, że jest otyłość, że tam jest, to jest spirala po prostu tego, spirala tego wszystkiego tak naprawdę, więc ciężko jest powiedzieć, co za tym PCOS-em akurat u ciebie się kryje. Natomiast mamy, nie wiem czy mogę mówić w liczbie mnogiej, ja mam mnóstwo takich pacjentek, które mają PCOS właśnie, bądź insulinooporność, przyjmują metforminę i w momencie, kiedy dowiedziałam się, że są w ciąży, decydują z lekarzem, żeby ją odstawić i okazuje się, że ronią tę ciążę. W kolejnych biorą ją na własną rękę bądź po uzgodnieniu z lekarzem i w tej ciąży są. Także w zależności od tego, jakim protokołem jesteście prowadzone, warto o tym porozmawiać. Na pewno z lekarzem. Dokładnie, koniecznie, tylko z lekarzem. To już jest pytanie do specjalisty nad nami. Już mam tylko półtorej minuty. I ostatnie pytanie może się uda. Czy podwyższony poziom TSH przed ciążą, miał wynik 3,5, można regulować dietą? Jestem w ciąży, biorę Euthyrox 50, ale zastanawiam się, czy mogłabym dietą regulować po porodzie kwestią tarczycy. Chyba kluczowe, że się zatrzymujemy, że po porodzie, tak? Że po porodzie. Z tą tarczycą różne rzeczy się też po porodzie dzieją, prawda? Więc ciekawe, o co chodzi tam. Może nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie. Mamy tak zwane poporodowe zapalenie tarczycy, prawda? Więc trochę ciężko odpowiedzieć na to pytanie na zaś, bo w zależności jaki stan zastaniemy po tym porodzie, to albo będziemy mieć wpływ mocny dietą, albo nie poradzimy sobie samą dietą i będzie potrzebna farmakoterapia. Więc tak bym na razie na chwilę udzieliła odpowiedzi na to pytanie. To ja dziękuję ślicznie. To już nam dziękuję się kończy. Dziękujemy bardzo. My, super, że się udało. Dziękuję. I zapraszam na profil Akademia Płodności, bo dzisiaj chyba webinar szykują dziewczyny. Tak, będziemy się widzieć wieczorem, zapraszamy. Mamy webinar. Jak, także. No, Owen, jak dieta pozwoli wam zejść w ciąży. No to super. Także trzymajcie się. Dziękujemy Kasiu bardzo za zaproszenie, dziękujemy wam za wysłuchanie. Tam jeszcze będziemy na chwilę na Facebooku jeszcze, bo tu się rozłącza. Okay. Super. Ja już zakończyłam. Tutaj dziewczyny mnie pokierują, bo... poczekajcie, się pojawiło pytanie na Facebooku. Czy mogłybyście jeszcze coś powiedzieć o olejku z wiesiołka? Czy można go stosować podczas całego cyklu? I pytanie o kwas foliowy i problemy z jego przyswajaniem. Olej z wisiołka. Jeżeli chodzi o olej z wisiołka, to kiedyś szukałam na to badań, żeby mi potwierdzono, czy taki olej z wisiołka faktycznie gdzieś zbadano, że może powodować, bo to jest w kwestii poronień. Nie znalazłam takich badań. Po prostu. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, czy można, czy nie można, ponieważ nie mam badań, na których mogę się oprzeć, że można, bo faktycznie zbadano i że nie można. Bo... Więc to, a kwas foliowy i problem z jego przyswajaniem, to co już Zosia wspominała o mutacjach MTHFR. Między innymi. Czyli kiedy pewne szlaki metaboliczne w waszym organizmie nie domagają i nie jesteście w stanie przekształcić jednej formy w drugą, i musimy jakby obejść tą barierę, dostarczając wam tą formę, którą byście mogły sobie same wytworzyć, gdyby ten szlak hulał jak należy. I najczęściej tak jest właśnie przy MTHFR-ze, kiedy musimy dostarczać wam zmetalowaną formę kwasu foliowego, co rozwiązuje problem, jednocześnie eliminując, czy zależy oczywiście, czy hetero, czy homo,
dostarczanie tego zwykłego, ponieważ go wtedy kumulujecie, on jest toksyczny, zwiększa ryzyko chorób układu krążenia i różne tam. Nie chcemy go. Chcemy tylko tą formę, z którą jesteśmy w stanie coś dalej zrobić, a nie tylko kumulować. Więc rzeczywiście nie każdy kwas foliowy będzie dobry dla każdej z nas. To też warto wiedzieć. To mam nadzieję, że zasiejemy. A te wysokie poziomy kwasu foliowego generują też wysokie poziomy homocysteiny, które są bardzo niekorzystne w momencie, kiedy staramy się o dziecko. Więc tutaj kolejne kilka kropek, które łączymy. To jeszcze raz Wam dziękuję. Dziękujemy. 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 Dziękujemy.